W tym wideo odpowiem Ci na pytanie, co robić, jak jesteś poważnie chory, masz zwolnienie lekarskie, lecz prawdopodobnie zostaniesz zwolniony z pracy. Zapytanie internautki, nie bardzo wiem, jak się po Pana stronie poruszać, ale jestem na zwolnieniu trzeci miesiąc z powodu zwichnięcia rzepki. No, szef jest wściekły, zaznaczam jednak, że przez 4 lata, dokładnie słownie 4, cyframi 4, nigdy nie chorowałem, ale byłam już na 3 komisjach lekarskich w ZUS i czekam na sanatorium rehabilitacji prewencyjnej. Dziś natomiast od koleżanki dowiedziałem się, że już jest osoba na moje miejsce w pracy i tak szczerze mówiąc nie ma po co wracać. Natomiast lekarz prowadzący ortopeda proponuje mi wystawić po 180 dniach jeszcze wniosek o zasiłek rehabilitacyjny. No, nie za bardzo wiem, o co chodzi. Jestem załamana, co mam robić? Bardzo bym chciała zachować tą pracę, ale widać, że los zadecydował inaczej. Szef się w ogóle nie interesuje, jak się czuję. No po prostu mnie skreślił. Także pozdrawiam, proszę o podpowiedź. Temat kontrowersyjny, odpowiadając jednak na to pytanie. Zdecydowanie tutaj zainteresowałbym się stanem zdrowia. Wypadek wygląda na poważny, dokończyłbym leczenie, rehabilitację, tak aby do tej lub ewentualnej nowej pracy powrócić zdrowym. Niestety są przysłowiowe dwie strony medalu, prawda? Czyli jeżeli firma jest mała czy nawet duża, pracodawca pewnie musi jakoś zapewnić płynność pracy tej firmy. Czyli no co, no nie może czekać rok czy tam półtora, aż tutaj dana osoba wróci. Natomiast no, pracownika sytuacja jest inna, doznał urazu, musi wyzdrowieć, prawda? No ale oczywiście diabeł tkwi w szczegółach, bo w tej chwili pracownicy mają zdecydowanie niekorzystną sytuację na obecnym rynku pracy. Także zapraszam tutaj do komentarzy tego przypadku. Temat, jak powiedziałem, jest kontrowersyjny, a oczywiście co, no, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Natomiast jeżeli Cię interesują podobne informacje, oczywiście zapraszam tutaj na mojego bloga zwolnienielekarskie.pl. Mówił Wasz Darek Kraśnicki z Wrocławia.